Dobry. To mamy dzisiaj wtorek, chyba szósty. Tu wczoraj rozkręcałem, nagrałem wam film. Oczywiście filmów to mam bardzo, bardzo dużo na zapas, bo mnie Bena złapała, jak mnie wkurwiło to małe ścierwo. Ten spermożłob z Barszczykowa, z jego fake kontami. O, spokojnie. Będzie płakało dziecko. Zobaczcie, ile fantów doszło. Ja bym wam powiedział, za jakie pieniądze to się kupuje, to byś ta kurwa nie uwierzyli. No tutaj było drogo, bo tu chyba 1000 zł kurwa poleciało na tę skrzynkę. Ta i ta skrzynka to ponad klocka kosztowały. Ale mamy jeszcze w tym, a nie, wałek był osobno. Wałki wygarniające, kawałeczki headera, półwariowanego tora, kółka, co da na kiju tam, drobnica, jakieś osłonki do skrzyni biegów, tarczki hamulcowe, osłony łożysk wytrząsaczy, jakiś wałek krótki od headera, jakiś od rozrzutnika to na materiał poszedł, no jest tego sporo. Na innym magazynie mamy tego znacznie więcej, ale nie będę teraz chodził. Ja się nie muszę chwalić jak Teletubbies Falm. My to kurwa za damem kupiliśmy. Czyli widzicie, jak poszliśmy w niedzielę się dobrze bawić, nie przejebało się całej kasy. No, tylko zainwestowali im kurwa i zysk będzie wielokrotnie pomnożony. Ale nie będziemy większości rzeczy sprzedawać do naszego antyka. Zobaczcie. Nawet wałki do wariatorów. One jakieś takie miedziowane czy coś. To chyba z 5 sztuk tego miałem. Tutaj jest ten od wariatora Hedera, czyli prędkość motowideł steruje. No jest troszkę tych gratów. Ta drobnica była najdroższa. Powiem wam, że grube kupiliśmy tanio, ale kurwa ta drobnica kosztowała no niby niedużo. Pojedyncza sztuka, bo on nieważne co tam było. Mieliśmy ustalone cenę tam kilku złotych za każdy element. I każda jedna, duża, mała, szła za takie same pieniądze, nie? No to kurwa, popłynęli my w chuj z Adasiem na tych drobnicach. To na przykład takie coś to liczył jako jedna sztuka. Cały zwój, nie? Ale inne to liczył po sztuce. A zajebiście się opłacało. My zadowoleni. I polujemy dalej na magazyny, będziemy skupywać. Potrzeba nam wytrząsaczy i trochę blachów oryginalnych do bajzonka. Także jakby ktoś miał, to dawajcie tam znać w komentarzach. I za chwilę się widzimy, jak będziemy reanimować orbitkę. Znaczy uszczelniać. Później wam coś jeszcze powiem, bo teraz idę powynoszę trochę tych gratów, żeby tu było czyściej. Do później. No jestem po małej przerwie. Chciałem wam powiedzieć, wiecie dlaczego mały Atianek zamiast Ciętopry mówi od dzisiaj witam wszystkich ściśkich się deśnie? Nie wiecie pewnie. Kumpel mi dał znaka, bo ja go za dużo nie oglądam. Ale jak coś ciekawego jest, to mi mówią od której minuty i włączam. Jak mnie zaciekawi, to obejrzę nawet cały, gdzieś tam w jakiejś krótkiej przerwie na coś. No i nie bez powodu wita się w ten sposób. Witam Państwa Siedeśnie. Czy tam wszystkich, czy jakoś tam on to mówi. Pokażę Wam dlaczego, bo podróbka do mnie skakała, trochę go sponiewierałem słownie. No i się zmieniło, bo go zabolało jak zawsze. Słuchajcie, byłem, dokupiłem części do orbity. Tam to już powkładałem, nie wszystko Wam nagrywam, bo się nie chcę dekoncentrować. Tu mamy ten stary. Przytarty. No i co? Byłem w firmie, która regeneruje to. No i się okazuje, że u nich regeneracja polega na uszczelnieniu tylko. Do tego się części już nie kupi, to tam trzeba by dorabiać, takie sranie w banie. Ale jedno zwrócił uwagę, że on już tak nie wygląda oryginalnie, bo nie jest ten sam kolor korpusu, co tego elementa, co tego i pokrywki, więc może ktoś coś grzebał, ale to jeszcze przed 87 rokiem. Co ja mam wiem jeszcze powiedzieć?
gumiaki nowe dokupione oczywiście. Składamy to w oleju, co na sucho, to na sucho. No i jak będziemy mieli temat ogarnięty, to wam pokażę dalej. Mam nadzieję, że ten będzie żył. Wkręcimy go w maszynę i niech idzie do pracy. Także do później, rodacy. Dobry. Oryginalna poskładana orbita, ale niestety nie będzie działać, bo w firmie, która regeneruje takie sprzęty, pojechałem dokupić te o-ringi i mówię, robicie je? No oczywiście, że robimy. Pokazuję mu, że jest zatarta. Kurwa, to nie wiedział, jak to sprawdzić. No on by takie złożył i powinno działać. Ja mówię, chłopie, to chuja działa, bo się zacina. Tak się poprzyglądał, poobmacywał. No to tam coś tam, kurwa, może dorobić. Ja mówię, tak, kurwa, to dwie nowe kupię za dorobienie jednego elementu. A regeneracja u nich polega na uszczelnieniu, czyli to, co ja wykonałem przy tej. Drugą mamy zreanimowaną, nie mam dzisiaj tylko tych korków zaślepków, zalane jest olejem. Będziecie grzeczni, to może pokażę wam, czy działa. Patrzcie, jaki mam, kurwa, napęd odrzutowy. Ło! Szczela olejem jak klaun białkiem na Pornhubie, czy tam na X-Hunterze. Tam link macie pod jednym filmem. Nie link, kurwa. Instrukcje, jak go znaleźć. No, to akurat leci film Traktor Mechanic from Poland. I jest śmiesznie. Komentujecie. Nawet się odezwał jeden typek, co mnie obrażał. Kurwa, ale powiem wam, że przynajmniej pokazał, że ma jaja. A nie jak dwa wydmuszkowce z Barszczykowa. Także młody, kurwa, jesteś o niebo lepszy od tego twojego bożka YouTube'owego. Ale i tak film mam nagrany, to ci wrzucę, żeby cię wkurwić za to, co robisz. Aha, co my teraz zepsujemy? Złożymy sobie siłownik. Tu mamy tłoczysko z gumiakami. Tu mamy ułę. Jabłuszko wyleciało, czyli to łożysko. Tam w środku jest w miarę czysto. Co mogłem, to wydmuchałem. Wypłukałem benzynką. No i dobra. Jak się wkłada tłok do dziury, to nie będę nikogo uczył, bo ten kurde z American Pie, ta podróbka z Barszczykowa i tak nie wie, o co kaman. Ludzie, ale taką kompromitację wrzucać na porno strony, to on chyba naprawdę pieniędzy nie miał. A pamiętam, że jeszcze zanim zacząłem te filmy nagrywać swoje, bo mnie tak wkurwił, to ktoś mówił, klaunie, ty to chyba za chwilę będziesz stukał tę swą kobitkę, żeby mieć wyświetlenia i pieniądze z reklam. I zobaczcie, kurwa, i to... No, ten film był opublikowany wcześniej, to może go widział. Bo mówił, że właśnie na tych kamerkach internetowych, seks kamerki czy coś tam będą takie akcje. A to już były. Także widzimy się, jak będzie złożony siłownik i za parę minut nara. Dobry. I znowu środa, czyli dzień loda, żeby nie było, że kłamie. 12:43, 7 lipiec. Tam gdzieś po 10 nagrywałem wam filmy z testów wozideł. Jeszcze byliśmy coś tam oglądać. O, co my dzisiaj robimy? Miałem wczoraj wam poskładać jeszcze wam sobie, ale wam nagrać. Jak się składa siłowniczek? Ale tu mnie tak kurwa zastanowiło, bo jest zajebiście ostry. Czyli weźmiemy sobie, pokażę wam później co, taką specjalną... Nawet nie wiem, jak się to nazywa. Takiego kurwa cudaka na wiertarkę. Ewentualnie na frezarkę. I poprawimy tutaj te kanałki, żeby nie było ostre. Bo ostre... Po małym ścięciu przymusowym jestem, bo mózgu brakło w telefonie. Widzicie? Takie tusik na wiertarkę. Zapomniałem, jak się to nazywa. Te takie otworówki. Bo się robi coś takiego. Kurwa, wyfrezowane jak w prawdziwej firmie ślusarskiej. Widzicie, niektórymi pierdołami samemu sobie można poradzić. Teraz już nic nie kaleczy. To jest zajebiście. Także trzeba umyć, idziemy składać. Do później.
No i widzicie, tych krążków to mam dość dużo. Różna ziarnistość, różne średnice. Większe, mniejsze, używane, nowe. Mam jeszcze całkiem innego typu. Takie, że między nimi jest włóknina ścierna i co jakiś czas dopiero listek z papierem. To jest taki do dokładnego, do polerowania. Czasami jak tulejuje się mosty czy jakieś inne pierdoły, to tym poprawiamy, jak jest przyciasno. Tak delikatnie, delikatnie przechodzi. Albo gniazda podtuleje, wyczyścić, poprawić. Mam do tego taką fajną frezarkę, chyba z 7 paczek kosztowała. 20 ileś tysięcy obrotów, tylko robi bidę. Potrafi takie coś wygiąć w pizdu. Gdzieś tu miałem taki jeden nowy, tylko przyłożyłem. Ten jest prostowany. Złapała tylko przyczepność i jeb zawinęło na bok, nie? Jednak obroty to robią swoje. No i teraz tak. Ładnie jest to obrobione. Nie ma już żadnych ostrych krawędzi. Gniazdo nie skaleczy się. Maczamy tłok w oleju. O-ringa też. Wciskamy, skręcamy. No. Tak jak życie powstaje. Tłok. Gniazdo pod ten tłok. Akurat u ludzi to zwierzątko futerkowe. Na pierwszych filmach było. Pamiętam, jaką polewkę mieliście. Może wam kiedyś odblokuję. Nie, tamtych nie odblokuję. No to dowody w sprawie. Bo tam się przygub tak najbardziej wysypał. Chociaż jest drugi taki serwer na YouTubie, który zapisuje wszystko, nawet to, co jest poblokowane, pousuwane, przekierowane. Ale ja wam może wrzucę na innym kanale nową serię, jak się to zaczęło. I jak się skończy. Oczywiście ja wiem, jak się skończy, wy się możecie domyślać. Chociaż w polskich sądach to można być zaskoczonym, ale akurat determinacja to jest moja mocna strona i potrafię, kurwa, na wpół żywy dopchnąć tematy takie, że wy byście się poddali w szczytowej formie. No to co, ponamaczamy, trzeba środek smarujący zastosować, żeby był lepszy poślizg. Tutaj też nawilżyć. No i jedziemy z koksem. Także widzimy się później. No i sekund kilka później. Mamy złożone. Tutaj trzeba było delikatnie młoteczkiem dostukać, żeby wszedł. Ale delikutaśnie, nie tam kurwa tym wielkim. Nakręcamy nakrętkę. Akurat ona jest gładziutka, to weźmiemy kluczem do rur, chociaż to są te specjalne kluczyki, gdzieś chyba kiedyś takie miałem, tylko z akcentem na gdzieś. A zwykłym, kurwa, Francuzem dociągniem i to będzie trzymało. I siłownik mamy praktycznie gotowy. Tylko tutaj trzeba będzie podfrezować, wybić ten przegub, bo tak go, kurczę, wyklepało, że nie chce dygnąć. A to później. No właśnie ową frezarkę, o której wspominałem, założę frezika i to delikatnie rozpiłuję. Także widzimy się później, narka. Czyli regeneracja siłownika, kurwa, to jest dzisiaj, o Jezu. Ze wszystkimi robotami powiem wam, że z umyciem pół godziny to już maks. Prosto jak budowa cepa, nie musicie płacić Bóg wie ile firmom. Bo pamiętajcie, że one są bardzo często zabezpieczane. Żebyście nie zgwałcili sobie gwintów, nie? No i co? I to chyba na dzisiaj z kombajnu tyle. Jedziemy dalej złomy sprzedawać. I lecimy do Cieszkowa po części. Tylko nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Jeszcze muszę węże dokupić. Dokupiłem specjalne sawno tłoczące. Do tejże pompy ze zbiornika i pod filtr. To dwa odcinki półmetrowe. 22 mm średnica i 25. Kurde, 180 zł brutto. No dosyć drogawe, ale to są z tym zbrojeniem w środku, z tą spiralą stalową, no i do 120 stopni. A mnie wkurwia, jak tam się zaczyna coś pocić, lać ten olej, także lepiej zainwestować raz i mieć święty spokój, a nie kurwa wąż ogrodowy i płakać. Także widzimy się tam kiedyś, kiedyś. Pewnie codziennie, kurwa, tych filmów mam nagranych w chuj. Aha. Mojej koleżance musicie podziękować, bo jak ma czas, to macie włączone komentarze w dzień i tam wieczorami też. No bo ja nie zawsze dysponuję czasem, a szczególnie w tym okresie zapierdol taki, że nie ma czasu załadować i się napić. Także do później. Pozdrawiamy koleżankę, wszystkie panie i kolegów. No i oczywiście kurwa tych, co to nie lubią na sucho, Tomasz Bolek.
I kurwa ten malutki, i jeszcze ten trzeci może. Nie, ten trzeci to z nich wygląda najmądrzejszego, to damy mu spokój, on tam jest na doczepkę. Czyli Bolesława i Klaunika. I nara.